Świętej pamięci pana doktora Zbigniewa Hałata, wieczny odpoczynek racz mu dać Panu. A się odpoczywają i stanie na tym świecie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani czciciele, przyjaciele, bracia i siostry z poznaku Matki Bożej Fatimskiej, Królowej Nieba i Ziemi i Królowej Polski. Na pytanie dzieci fatimskich, skąd Matka Boża przychodzi, padła jej odpowiedź: jestem z nieba. Matka Boża po wniebowzięciu przychodzi z nieba, czyli z tej krainy, do której zostaliśmy stworzeni. I ona jest jedyną osobą ludzką, która nie doznała upadku raju. I można powiedzieć, że z raju, tak jak Pan Bóg zaplanował nam życie na ziemi, z raju ziemskiego przeszła do raju niebieskiego, do ostatecznej ojczyzny, do której my pielgrzymujemy. I wydaje mi się, że to jest najgłębsze przesłanie Matki Bożej Fatimskiej, że my z Boga, a nie ze świata jesteśmy. Dlatego Matka Najświętsza przychodzi z nieba, żeby ukazać nam kierunek naszego pielgrzymstwa, że jest nim Pan Bóg w Trójcy Świętej jedyny, który mieszka w niebie. I chciałbym Wam, kochani, dzisiaj przybliżyć taki fragment nauczania jednego z największych heroicznych mężów Bożych polskiej ziemi z XVI wieku, Stanisława kardynała Hozjusza, który wtedy, w tamtym czasie, kiedy wydawało się, że Polska katolicka zginie, tak jak być może niektórym z Was, kochani, wydaje się, że ta nasza Polska ziemska zginie, to wtedy prawie pewnym było w XVI wieku, że skrawka katolickiej Polski nie pozostanie. Całe obszary naszej polskiej ziemi stawały się protestanckie. I wydawało się, że cała społeczność Królestwa Polskiego stanie się protestancką. Najsłynniejsze rody padały ofiarą tamtych zawirowań. I okazuje się, że ratunek przyszedł od Pana Boga i Matki Najświętszej, między innymi przez tego męża Bożego, człowieka o ogromnym heroizmie i wiary, i nadziei, i miłości, który się nazywa Stanisław kardynał Hozjusz. A żebyśmy sobie, kochani, uświadomili rozpad wiary katolickiej w ówczesnej Polsce, to niech posłuży data 1551 roku, kiedy wszyscy biskupi polscy, z wyjątkiem prymasa Polski, posłowie, senatorowie Rzeczpospolitej, musieli składać publiczne wyznanie wiary świętej, katolickiej i apostolskiej, bo od niej odpadli.
Bo całe istotne fragmenty naszego katolickiego i apostolskiego kredo zdradzili. Takie były zawirowane. I król Zygmunt August powołał na sejm w Piotrkowie Stanisława Hozjusza, ówczesnego biskupa z Chełmży, żeby opracował poszczególne artykuły wiary, które biskupi i senatorowie polscy zdradzili, przechodząc na protestantyzm. I jego dzieło, które się ukazało 6 lat później w Kolonii, w 1556 roku, ono nazywa się chrześcijańskim wyznaniem wiary katolickiej. I ono, kochani, stało się katechizmem ogólnokościelnym na całym okręgu ziemskim. Takim był ważny ten dokument. I w tym dokumencie jest mowa o Matce Najświętszej. I to są niezwykle życiodajne nauki. I na pytanie, dlaczego należy czcić Matkę Bożą, ksiądz kardynał Stanisław Hozjusz odpowiada. Bo widzimy ją wybraną od wieków, przewidzianą i dla siebie przygotowaną przez Najwyższego. Na długo przedtem Ojcom naszym obiecano, mistycznymi figurami przedobrażono, proroczymi wyroczniami przepowiedziano. Tak jak słusznie i dobitnie ksiądz kardynał nawiązuje do Księgi Rodzaju, która wskazuje na Maryję jako nową Edę, jako niewiastę, która zetrze głowę węża i stanie się matką żyjących, a nie umarłych, jak Ewa. I co więcej, matką Mesjasza Pańskiego Jezusa Chrystusa, Boga, człowieka. I tutaj ksiądz kardynał z całym naciskiem duchowym podkreśla, Maryja dała całemu światu Zbawiciela. A pamiętamy, kochani, o co Matka Najświętsza w Fatimie zapytała dzieci. Czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On wam ześle jako zadośćuczynienie za grzech, którymi jest obrażany, i jako prośba o nawrócenie grzeszników? Tak, chcemy, odpowiedziały dzieci fatimskie. I a Matka Najświętsza na to. Będziecie więc musieli wiele cierpieć, ale łaska Boża będzie waszą siłą. Po chwili nasza droga Pani dodała, odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. Dlaczego Matka Najświętsza pyta się, czy chcecie się ofiarować Bogu? Dlatego, że my jesteśmy ludźmi. Dlatego, że my jesteśmy rozumni. A rozumność człowieka na ziemi polega w samej głębi na tym, że on jest od Boga. Że jest własnością Boga. Że zmierza
ku Bogu. My nie jesteśmy przeznaczeni nawet dla tak umiłowanej ojczyzny, jaką jest doczesna Polska. Jakże wielu naszych rodaków jest dzisiaj w tym punkcie zagubionych, bo chcieliby uwiecznić doczesną Polskę. A my dla niej nie zostaliśmy przez Pana Boga ostatecznie stworzeni. Bo najwyższą stawką Polski doczesnej jest Polska wieczna. Nie chciejmy zamieniać Polski na i zredukować tylko na Polskę czasu i tego świata. I w tym punkcie nawet nasi najwspanialsi patrioci się gubią. Bo jeżeli się prawdziwie miłuje ojczyznę doczesną, to ze względu na jej wiekuiste przeznaczenie, nie doczesne. Dlatego, a kiedy ocalamy naród, własną rodzinę, czy Kościół w Polsce, czy państwo polskie, wtedy, kiedy cali przynależymy do Boga, kiedy cali z duszą i ciałem ofiarowaliśmy się Bogu. Polska staje się największą potęgą wtedy, kiedy jest cała własnością Bożą. Dlatego, kochani, ten punkt, to pytanie Matki Najświętszej do dzieci fatimskich, czy chcecie się ofiarować Bogu, jest niesamowicie ważne. Tak, my chcemy i ofiarujemy się, ale głównie częściowo. I mówimy, Panie Boże, już Ci tyle ofiarowałam, czy ofiarowałam. Tyle, to znaczy ile? Bo jeżeli mówię tyle, to jest tylko częściowy dar. W przesłaniu fatimskim chodzi o to, że cały mam być Boży, a nie częściowo Boży. To jest, kochani, pięta Achillesa nie tylko katolicyzmu w Polsce dzisiaj, ale być może i na całym okręgu ziemskim, że my chcemy częściowo przynależeć do Boga. Bo myślimy, że całościowa przynależność do Boga to jest przesada. A ostatnio nawet i we wnętrzu Kościoła w Polsce słyszy się, że niektóre postawy kapłanów, czy ludzi rodzin zakonnych, czy ludu Bożego są zbyt maksymalne. Że oni są zbytnio radykalni. Innymi słowy, za dużo chcą ofiarować Bogu.
A czego oczekuje Matka Boża? Począwszy od papieża, biskupa, kapłana, ojca, czy brata, czy siostry zakonnej, czy ludu Bożego. Czego Pan Bóg przez Matkę Najświętszą od każdego z nas oczekuje? Totalnej ofiary. Pamiętajmy, że częściowa ofiara z życia dla Pana Boga czy Matki Najświętszej nosi w sobie ryzyko utraty nieba i Boga na wieki. Bo ostatecznie patrząc, co się dzieje z tym, co w nas czy wokół nas nie przynależy do Boga, nie będzie ofiarowane Bogu. A to się dzieje, kochani, że na pozór mamy kontrolę nad tym. A de facto kto kontroluje te wymiary naszego życia katolickiego, które nie są ofiarowane Bogu? Najważniejszym kontrolerem tego sektora jest diabeł. Pamiętajmy, że to, czego nie ofiarujemy Panu Bogu, wystawiamy na pożarcie przez szatana. Bo my, kochani, nie mamy takiej władzy, żebyśmy mogli nad tymi częściami nieofiarowanymi Panu Bogu zapanować. Dlaczego? Bo diabeł i w swojej upadłej chytrości jest taki przebiegły, że on nic z tego, co nie jest ofiarowane Bogu, nie zostawi w spokoju. Widzicie, co się dzieje z narodami, czy krajami, czy państwami, które nie zerwały z ofiarowaniem Panu Bogu? Jak diabeł nimi poniewiera? A te narody, czy państwa mówiły, że my sobie zupełnie przyzwoicie i bez Boga poradzili. To, co jest poza Bogiem, jest albo już diabelskie, albo wystawione na pokusę szatana. Dlatego, kochani, całopalne, totalne ofiarowanie się Bogu to jest nasza katolicka i polska racja stanu. Ostatecznie niczego nie ocalimy, czego nie oddamy Bogu. Żadnego zysku, innymi słowy, nie uzyskamy z tych obszarów. Przypatrzcie się naszemu polskiemu państwu. Wydawało się wielu, nawet najzacniejszym polskim politykom, przynajmniej ostatnich lat, że poświęcenie Polski przez państwo polskie Chrystusowi Królowi jest mniej lub bardziej chybione. Po co uprawiać taki komizm? A Pan Bóg nawet przez takiego prostego człowieka jak ja przemówił na krótko przed zawieruchą covidową w styczniu roku pańskiego 2020.
powiedziałem wtedy w Amikusie przy grobie księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie, że wkrótce państwo polskie, które nie chce się oficjalnie poświęcić Chrystusowi Królowi jako najwyższemu władcy w Polsce, będzie na kolanach błagać Chrystusa, żeby je przyjął jako nasz polski dar obywatelski. I wtedy już wyraziłem taką obawę, czy my zdążymy. Pamiętacie, kochani, z Biblii, że były takie postaci w Starym Testamencie, które jeszcze za życia zrozumiały, że popełniły wielki grzech, że nie przynależały całkowicie do Pana Boga. I jeszcze za życia zrozumieli, że to był ich błąd. A Pan Bóg wtedy powiedział: za późno. Jaki jest ich los teraz, nie wiem. Ale znamy treść słów Bożych, że ten, kto zbyt późno zechce powrócić do Boga, on się spóźni. A wiecie, kochani, co to znaczy spóźnić się na ten pociąg niebiański? To zatracić niebo wiekuiste na wieki. Bezpowrotnie. Kochani, dlatego potrzebujemy, tak jak w Księdze Psalmów pisze, zapowiedź o tym, że ta niewiasta z Księgi Rodzaju przyodziana jest jakby szatą światłości. A w Księdze Malachiasza jest o niej mowa, że przywdziewa szatę Słońca Sprawiedliwości. Co apostoł Paweł w liście do Rzymian dokładnie opisze w słowach: przeobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa. Kochani, droga do Ojca ma tylko jedno imię. Jezus z Nazaretu. I nie wierzcie nikomu, w jakiejkolwiek szacie, czy ziemskiej, czy kościelnej, czy niebiańskiej by się objawił, że pewne narody nie potrzebują Chrystusa, żeby dotrzeć do nieba. Albo że pewni ludzie są tak mocni, że nie potrzebują Chrystusa, żeby być zbawionymi. Wystarczy, że będą czynić dobro. Otóż, żebyśmy, kochani, całe nasze życie czynili dobro, to ono nie równoważy strat grzechu pierworodnego. To znaczy, że gdybyśmy nawet się umówili, całe siły ducha, ciała przeznaczmy na czynienie dobra. I budujmy na przykład, w cudzysłowie, nowy ład, w którym będzie tylko dobro panowało. Kochani, to jest zbyt mało, żeby osiągnąć niebo. Niebo, człowiek ziemi, czy jego naród może i wolno mu osiągnąć tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlatego Pani Fatimska, kochani, jest
opromieniona Chrystusem, cała przynależy do Niego. I dlatego dla nas, kochani, to jest bardzo ważne, żeby przyoblec się w Chrystusa. I ksiądz kardynał Rozjusz przywołuje wspaniały fragment nauczania świętego Augustyna o następującej treści. I jak rodzaj ludzki został zobowiązany do umierania przez dziewicę, tak uwolniony był przez dziewicę. Dzięki zrównoważeniu dziewiczego nieposłuszeństwa przez dziewicze posłuszeństwo. To oznacza, kochani, że tak jak przez dziewicę Ewę w raju, ale jej nieposłuszeństwo względem Boga, utraciliśmy Boga. Czyli utraciliśmy naszą przynależność do Boga i status dzieci Bożych. Tak przez Maryję odzyskaliśmy na nowo ten utracony status. I kochani, o ten status Maryjny, a Maryjny oznacza całkowicie Chrystusowy i całkowicie przynależący do Boga Ojca i Ducha Świętego. Trzeba nam, kochani, się zmagać. I trzeba wszystko badać w tym imieniu Chrystusowym. Tak jak Matka Najświętsza myśli, mówi, czyni tylko to, czego Chrystus naucza, czego On pragnie. Dlatego trzeba nam, kochani, Chrystusa jako miarę wszystkiego, co nas osobiście, w naszych rodzinach, parafiach, diecezjach i w całej strukturze i Kościoła, i Państwa, Chrystus ma być naszą najwyższą miarą. Jeżeli byśmy na przykład w rzeczywistości Kościoła w Polsce zgodzili się na to, że od kwarantanny narodowej dyrektywy WHO są najwyższą miarą Rzeczpospolitej Polskiej, to wiemy, dokąd to prowadzi. Do takiego kryzysu wiary, który nawet nie może być porównany z kryzysem wiary naszych przodków XVI wieku. Osobiście ten kryzys wiary ostatnich 2 lat uznają za najgłębszy, jaki dosięgnął katolicką Polskę. Dlatego, kochani, trzeba nam zrozumieć słowa Matki Najświętszej w kontekście prośby Matki Bożej do Kościoła pielgrzymującego na ziemi o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu i o Komunię Świętą wynagradzającą w pierwsze soboty, ponieważ różne narody zginą. Na koniec jednak moje niepokalane serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie. Kochani, jak się przygotowywałem do spotkania z Wami, to zastanawiałem się nad pojęciem użytym przez Matkę Bożą Rosja. I jakkolwiek nie możemy mieć wątpliwości, że to pojęcie Rosja dotyczy konkretnego kraju i państwa i narodu, ale wiemy, że zarówno teksty biblijne Starego, jak i Nowego Testamentu, nawet jeżeli nam przekazują ściśle fakty historyczne,
to w podłożu mistycznym czy w perspektywie mistycznej są one nośnikami głębszych jeszcze treści niż same historyczne. Otóż wierzę, że z inspiracji Ducha Świętego dopatrzyłem się w przygotowaniu na spotkanie z wami głębszego wymiaru pojęcia Rosji użytego w słowach, w ustach niepokalanej Matki Najświętszej Maryi. Kogo ja, kochani, jako człowiek nauki upatruję także pod pojęciem Rosji? Upatruję każdego, kto zerwał przyjaźń z Bogiem. Upatruję każdego, kto zmienił status dziecka Bożego na rewolucjonistę przeciwko najwyższemu Bogu i Panu. Upatruję każdego, kto odrzucił, względnie nie chce przyjąć Kościoła Chrystusowego jako wspólnoty zbawienia. To znaczy, kochani, jeżeli tak spojrzymy na pojęcie Rosji w ustach niepokalanej Matki Najświętszej Maryi, to znaczy, że w pragnieniu poświęcenia Rosji niepokalanemu sercu chodzi o to, żebyśmy wszystkich przeciwników Boga, o ile taka jest wola Boża, poświęcili przez niepokalaną i jej przenajświętsze serce, nie skażone żadną słabością czy grzechem, Bogu w Trójcy Świętej jedynym. Dlatego jakże mnie uradowały słowa pewnego zacnego kapłana, które jak dojeżdżaliśmy z kuzynką Elą do Krakowa w drodze do was, to właśnie zadzwonił pewien bardzo ważny kapłan. I on opowiedział o rzeczach, które mnie też zaskoczyły, ale jeszcze głębiej uradowały niż zaskoczyły. Bo mi opowiedział, że różne osobistości z Polski i świata meldują się u niego i proszą go o odprawienie mszy świętej za głównych sprawców, na przykład tragedii covidowej ludzkości. Za głównych strategów zniewalania ludzkości XXI wieku. Jak ja się tym uradowałem, że w tej woli niektórych naszych braci i sióstr katolików z Polski, Europy i świata, że ich wola dokładnie pokrywa się z niepokalanym sercem Maryi. Poświęcać każdego, kto godzien jest niepokalanemu sercu, ale to pozostawić w przypadku wątpliwości, rozpatrzyć na korzyść omadlanego. I kochani, omadlajmy w szczególnym sensie największych nieprzyjaciół i największych zbrodniarzy ludzkości naszej epoki. Bo czasami, tak jak w tych dniach, przedstawia nam się zbrodniarzy, tylko że jak się dokładniej przyjrzymy, to przedstawia się mniej ważnych zbrodniarzy, czyli mniejszych zbrodniarzy, żeby zakryć tych największych, którzy całą ludzkość chcieliby zniewolić i nam na przykład zakazać, co Bóg dał nam do dyspozycji, na przykład prawo naturalne do świeżego powietrza. Dał nam Bóg i dlatego nikomu nie wolno nam założyć masek na nasze usta czy drogi oddechowe. A dlaczego? Bo my prawo do oddychania świeżym powietrzem mamy z Boga, a nie ze świata. Żadne państwo nie ma do tego prawa, żeby nas odcinać od zdrowego powietrza.
Ziemię otrzymaliśmy od Boga, a nie ze świata. Dlatego nikt nie ma prawa ludzi, osób, narody, całe społeczności odcinać od ich ziemi ojczystej, jak dzisiaj ze wschodu i zachodu czyni się z narodem ukraińskim. Mówiąc im, z lewa i z prawa nie masz jako Ukrainiec prawa do własnej ziemi. My mamy prawo naturalne do ognia i nikt, także sejmik województwa małopolskiego, nie ma prawa zakazywać w Krakowie palenia w piecach. My mamy prawo, kochani, do przyrody, do roślin, warzyw, zwierząt, bo to jest prawo natury. Tego sektora państwowe prawa nie regulują. Politycy nie mają prawa do tych rzeczy, które Bóg Najwyższy reguluje prawem naturalnym. Dlatego, kochani, zachęcam was nie do tego, żeby być nieposłusznym władzy państwowej. Trzeba być posłusznym i władzy państwowej, i kościelnej, ale pod jakim warunkiem? To nie jest posłuszeństwo absolutne, bo państwo nie jest absolutem, tylko sługą swoich narodów. I Kościół widzialny nie jest absolutem w sensie ludzkim. Najwyższe podmioty władzy w Kościele, począwszy od papieża poprzez biskupa, proboszcza, Bóg jest absolutem w Kościele, a nie jakakolwiek osoba ludzka. Dlatego, kochani, wiecie, jaka jest żelazna zasada, której nikomu złamać nie wolno? I w Kościele, i w państwie, która jest zapisana w Dziejach Apostolskich. Bo w czasie apostołów też były pytania, kogo słuchać, jak? Pan Jezus był pytany, Panie Jezu, jak? Jak się ustosunkować? Jak się odnaleźć? Co cesarskie, oddaj cesarzowi. Ale co boskie, oddaj Bogu. I w Dziejach Apostolskich mamy kwestię posłuszeństwa. W tym aspekcie, w jakim nasi przełożeni w Kościele czy w państwie godzą w prawa Boga, nie wiąże nas nikogo, ani osoby duchowne, ani lud Boży posłuszeństwo. Dlaczego? Bo Dzieje Apostolskie definiują, w takim konflikcie trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Na przykład prawo do prawdy. Prawo do prawdy, kochani, człowiek uzyskał bezpośrednio od Boga. Żadna władza w Kościele na ziemi, ani w państwie jakimkolwiek, nie może nam tego prawa ograniczać. Dlaczego? Bo państwo, ani widzialny Kościół nie jest racją ostateczną prawdy. Lecz nasz Bóg i Pan. W związku z tym, jako lud Boży, czy jako duchowni mężowie, wszyscy mamy, kochani, prawo do prawdy, którego nie wolno uwięzić, którego nie wolno podporządkować pod tak zwane ślepe posłuszeństwo. Dlaczego? Bo Pan Bóg nas nie stworzył na ślepców duchowych.
Kochani, zabrać w sensie ducha człowiekowi prawdę, to czynić go ślepcem. A po co mu Pan Bóg dał wzrok fizyczny i duchowy? Żebyśmy się spotkali z prawdą. Żeby światło prawdy było w nas. Jeżeli ktoś chce nas oślepiać, to po pierwsze nie ma do tego prawa. I czy to jest podmiot władzy kościelnej czy państwowej? Do zaciemniania umysłu, że Pan Bóg nie dał jakimkolwiek władcom kościelnym i państwowym prawa. Bo każdy podmiot władzy w państwie i kościele, kochani, jest po to, żeby służyć każdemu człowiekowi na jego osobistej drodze do prawdy. Żeby przeżyć spotkanie ze światłem. A o świetle możemy mówić tylko w prawdzie. Albo na przykład prawo do sakramentów świętych. Ani władzy kościelnej, ani państwowej nie wolno tych rzeczy regulować w sensie ostatecznym. Co to znaczy? Ani Kościół na ziemi, ani państwo ziemskie nie może mówić, nie wolno ci iść do sakramentów świętych. Dlatego, że spowiednik decyduje, tak jak Pan Jezus do siostry Faustyny powiedział, idź teraz do spowiednika. Spowiednik decyduje o tym, kto jest w stanie łaski uświęcającej i kochani, jak jesteście, to sobie dobrze zapamiętajcie, jak jesteście w stanie łaski uświęcającej, żaden papież, żaden biskup, żaden kapłan, żaden prezydent państwa czy premier nie wolno mu dać zakazu dostępu do sakramentów świętych. Wiecie, kochani, dlaczego? Dlatego, że dostęp do sakramentów świętych jest sprawa boskiego, czyli najwyższego. My nie mamy sakramentów świętych od papieży, nawet od świętego Piotra. My nie mamy sakramentów świętych od biskupów. My nie mamy sakramentów świętych od kapłanów. My nie mamy sakramentów świętych od ludu Bożego. My nie mamy sakramentów świętych jako owoców pracy państwa. My mamy sakramenty święte z ustanowienia boskiego. I dlatego to Bóg osobiście dał nam to prawo. Dlatego zapamiętajcie to sobie dobrze. Jakby ktoś wam chciał jako narodowi polskiemu zamknąć jeszcze raz bramy naszych katolickich świąt. To jak święty Paweł powiedział o aniele, który by się objawił i inną Ewangelię głosił, niech będzie przeklęty. On nie ma do tego prawa. Taka jest, kochani, potęga nauki Bożej. I my się tego trzymajmy. Bo pamiętajmy, że nasze być albo nie być to jest zawarte w imieniu Boga Wszechświętszego. I to jest najważniejsze, najgłębsze przesłanie fatimskie. Narodzie Polski, bądź Boży. Jak zechcesz być polską, amerykańską, to nic po tobie nie zostanie. Jak zechcemy jako Polska być polską, niemiecką, nic z nas nie zostanie. Jak zechcemy być polską, rosyjską czy ukraińską, śladu po nas nie zostanie. My, kochani, po to staliśmy się Polską przed ponad 1000 lat, żeby być Polską Bożą. I Matka Boża w Fatimie, w Wieczwałdzie, w Krasnogrodzie i w innych miejscach, gdzie się objawiała, mówiła, bądźcie Boży. I trzeba, kochani, twardo stać na gruncie Boga. To jest jedyny fundament dla Polski mądrej, światłej, prawej, sprawiedliwej, wielkiej, ostatecznie żywej. Tylko w tym Bogu wiecznie żywym możemy być Polską żywą.
i nikt nawet nas nie dotknie. Przykład. Dowiedziałem się dosłownie kilka dni temu od takiego pana Janka, który jest samoukiem rzeźbiarzem, ale chciałbym, żeby każdy artysta rzeźbiarz czy profesorowie rzeźbiarstwa tak cudownie rzeźbili rzeczy na tym świecie, jak on to czyni. I ja mu opowiedziałem o tym, darując mu obrazeczek jeden ze świętym Antonim, który w Radecznicy, 30 kilometrów od mojej ojcowizny i Aten roztocza, objawił się wielokrotnie. I pewien, on się nazywał Andrzej Jastrząb, chłopiec, który urodził się przed wojną i mieszkał w takiej miejscowości Aleksandrów, tam opodal ze 20 kilometrów oddalonej od mojej ojcowizny. I opowiadał w czasie wojny, że jak Sturmwind, taką operację hitlerowcy, III Rzesza rozpoczynała na naszym terenie w Puszczy Solskiej i na Roztoczu, to hitlerowcy obławą szli, jeden obok drugiego. Jemu nic nie pozostało, jak rzucić się na skraju lasu, w trawę i tak leżał. Obława hitlerowska przeszła. A on opowiadał, później opowiedział mojej cioci, bo ożenił się do mojej wioski, do rodziny Grzybów. I opowiadał mojej cioci, która jeszcze żyje, że mówi, chodź, idziemy ze Szczepanem, z Kibą, kolegą z tej wioski, na pieszą pielgrzymkę 30 kilometrów do Antoniego, do Radecznicy, bo zbliża się odpust. A ona nie była przygotowana, tylko rozłożyła ręce, bo sadziła z rodziną tytoń. Ale po paru dniach spotkali się i mówi, opowiedz mi, dlaczego ty chodzisz piechotą do świętego Antoniego? Albo mówi, jak byłem chłopcem w czasie II wojny światowej, to taką scenę przeżyłem. I przeżyłem, wiesz, dzięki komu? Czyjemu wstawiennictwu? Świętego Antoniego. Bo miałem jego obrazek w moim ubraniu. I nawet hitlerowcy mnie nie zauważyli. Albo natrafił jakiegoś katolickiego hitlerowca, który nie chciał go zgładzić z racji na jego wiarę. I tak opowiedziałem temu panu Janowi tę historię, a on mi opowiada drugą. Mówi, tutaj w Stanisławowie, koło Józefowa Biłgorajskiego, mieszka taka rodzina Gontarzy. Gontarz nazywający się. I mówi, ten przodek tego obecnego, dziadek, mówi tak, jak Niemcy strzelali, ostrzeliwali wioskę, to mówi, mój dziadek rzucił się w kartofle. Ale ci snajperzy hitlerowscy wynaleźli go. I oczywiście puścili serię strzałów. I co, przeżył twój dziadek? Tak. Dlaczego? A ten wnuczek opowiada, że wprawdzie dziadek został trafiony kulą. Ale kula zatrzymała się na książeczce do nabożeństwa, którą dziadek miał w kieszeni. I mówi, proszę zobaczyć, to jest ta kula. I to jest ta książeczka, którą rodzina ma do dzisiaj. Co, kochani, te dwa przykłady oznaczają? Na Boga i niepokalaną nie ma mocnych. Nikt nie pokona Boga. To ktoś powie, to dlaczego ten Pan Jezus wylądował na krzyżu na Golgocie? A wylądował, kochani, nie dlatego, że diabeł i jego niewolnicy potępieni byli tacy, czy są mocni,
tylko dlatego, że ta ofiara dla zbawienia naszego i odkupienia była konieczność. Bez krzyża Pana Jezusa nigdy nie odzyskalibyśmy nieba. Nie odzyskalibyśmy Boga. Dlatego, kochani, idźmy w życie z Bogiem i niepokalanym. Ale siebie i Was, kochani, najpóźniej tego wieczoru chcę po Bożemu przestrzec. Jeżeli cokolwiek zostawimy w nas, czy pośród nas, czy w Polsce, czy Polonii, niepoświęconego Bogu i niepokalanej, zginie. Droga w części do Boga nie osiąga Boga. Droga w części wierna niepokalanej nie osiąga niepokalanej. Niepokalana Matka Boża Fatimska jest dlatego taką, ponieważ była i jest od momentu poczęcia swojego zaistnienia na świecie cała Boża. I to jest, kochani, nasza strategia. To jest nasz polski ład. Żeby wszystko, co Polskę stanowi, było i Boże, i Maryjne. A resztą się kompletnie nie zajmujmy. Bo szkoda na to żywotnych sił. Szkoda naszego czasu i zdrowia. I tak na zakończenie, kochani, prosząc o wybaczenie przezacnego ojca naszej wspólnoty, księdza Kazimierza, ale wiem, że to ta kwestia jest w waszych duszach i sercach, którą nasz przyjaciel Edziel, wasz miły i Boży sąsiad, wyraził mi kilka dni temu, zanim do was przybyłem. Mówi: księże profesorze, boleję nad tym, po ludzku sądząc, przedwczesnym odejściem pana doktora Zbigniewa Hałata. I zaczęliśmy rozmawiać. I uświadomiliśmy sobie obydwaj na dobre, że najwspanialszą możliwością ludzkiego działania jest to miejsce, które się nazywa przedobliczem Bożym. Nie żałujmy, kochani, naszych rodaków, którzy w czas, czy może prawdziwie przedwcześnie od nas odchodzą. Nie żałujmy tych, jeżeli byli Boży. Bo człowiek Boży, czy w czas, czy przed czasem, idzie do Boga w niebie. Dlatego, kochani, nawet jedna łezka za takich rodaków byłaby chyba naszą stratą. Kogo trzeba żałować? Tego, kto czy w czas, czy przed czasem nie odchodzi z tego świata jako człowiek Boży i człowiek niepokalanej Matki Bożej Maryi. Tych żałujmy, tych opłakujmy, a naszymi bohaterami narodowymi, którzy w różnych epokach istnienia Polski i Polonii wykazali się heroizmem osobistym, narodowym, cywilnym, czy heroizmem wiary, czy odwagi. Tymi się, kochani, radujmy. Bądźmy z nich prawdziwie dumni i błagajmy Boga, o ile ich Kościół nie wyniósł na ołtarze, żeby to uczynił. Dziękując, kochani, wam za ten urok spotkania, za to, że jesteście tacy Boży, a to słychać już w barwach waszych
głosu i w waszej postawie. I starajcie się, kochani, tylko o to dbać, o to troszczyć i o to zmagać ze wszystkich sił waszego jestestwa, żeby być Bożym. A na wszystkie inne rzeczy nie traćcie czasu, krocząc tymi cudnymi ścieżkami bez skidów polskich ku szczytom nieba. Niech was, kochani, te przeurocze Beskidy żywieckie i pozostałe góry i doliny i cała ziemia polska doczesna, niech was jako katolicka, Boża, Maryjna, niech was doprowadzi prawdziwie do nieba, jak Matkę Najświętszą z jej ziemi świętej, ziemskiej, do ziemi świętej, niebiańskiej. Niech za sprawą niepokalanej się tak stanie w życiu każdego z was, całego naszego narodu i polonu, Kościoła i Państwa Polskiego. Niech Polska kroczy pewnie ku niebu, pod sztandarem, berłem naszej królowej, z Fatimy, z Gieczwałdu, z Ludźmierza, z Piekar Śląskich. I niech ona i imię Boże, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech będzie uwielbione dzisiaj, jutro i na wieki wieków. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. I Maryja niepokalana. Bóg zapraszam.